Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj o poranku podsumowania codziennego raportu nie było, ale za to spotkanie dzisiaj jest ze mną Michał Nowak z redakcji Nowy Ład. Dzień dobry. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. To już 120 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z tego co się orientuje, walka o Siewierodonieck dochodzi do punktu kulminacyjnego. Czy ty się z tym zgadzasz? Tak, zdecydowanie tu możemy powiedzieć, że cała bitwa na łuku Siewierodonieckim dochodzi do punktu kulminacyjnego, bo z jednej strony mamy ostatni element, ostatnią część być może walk o sam Siewierodonieck, gdzie żołnierze ukraińscy bronią się w pozostałej pod ich kontrolą części obszaru przemysłowego, czyli w około 50% tego obszaru, który pozostał pod kontrolą ukraińską. Z drugiej strony mamy drugi, trzeci dzień rosyjskiego natarcia od wschodu, spod Toszkiwki, w rejon miejscowości Hirszkie i Złote, które dostały się pod pełne rosyjskie okrążenie. Oba te miasteczka, więc Złote i Hirszkie, znajdują się w rosyjskim okrążeniu. Co prawda strona ukraińska deklaruje, że większość ukraińskich żołnierzy zdążyła się w porę z tego rejonu wycofać. Jest to raczej prawdopodobny scenariusz, bo widmo okrążenia tych miejscowości krążyło nad nimi już od jakiegoś czasu, także strona ukraińska musiała podjąć decyzję o wycofaniu się, bo w przeciwnym razie skończyłoby się to kotłem i dostaniem się kilkuset żołnierzy ukraińskich do niewoli. Z drugiej strony mamy też informacje, że Rosjanie już do Złote wkroczyli, co potwierdzałoby informacje o tym, że Ukraińcy się wycofali, bo gdyby pozostali na miejscu, to raczej broniliby się przez przynajmniej najbliższe kilka dni, licząc na ewentualne przebicie się odsieczy ukraińskiej. Także mamy prawdopodobnie, najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że rzeczywiście ukraińscy żołnierze się z tych dwóch miejscowości w większości wycofali, pozostawiając ze sobą jakąś ariergardę, która prowadziła działania osłonowe i w tym momencie ci żołnierze albo jeszcze walczą, albo próbują przebić się do własnych sił. Z trzeciej strony należy wskazać, że wraz z upadkiem Hirszkie i Złote oraz cesami rosyjskimi na północ od tych miejscowości Rosjanie podchodzą już bezpośrednio pod Lisiczańsk, po tym jak zajęli lub przynajmniej trwają walki cały czas o miejscowość Biała Góra, która stanowi przedmieścia Lisiczańska od wschodu. No i po czwarte Rosjanie wraz z tym jak przebili się na północny wschód od Złotego atakują w kierunku drogi Siewierskie-Lisiczańskie. Ta droga miałaby być już przez Rosjan przecięta, co prawda nie przez oddziały lądowe, ale znajduje się ona pod rosyjską kontrolą ogniową. Co oznacza, i zmierzam do tego, co najważniejsze, obie drogi zaopatrzeniowe do Lisiczańska są pod rosyjską kontrolą ogniową, co powoduje niezwykle trudną sytuację dla obrońców tego miasta, bo musimy sobie wyobrazić, że skuteczne zaopatrywanie Lisiczańska w tym momencie jest właściwie niemożliwe z uwagi na to, że właśnie te główne dwie drogi zaopatrzeniowe są ostrzeliwane przez rosyjską artylerię. Głównie ogniem pośrednim, ale częściowo również bezpośrednim, co powoduje, że w tym momencie strona ukraińska będzie musiała podjąć dość trudną decyzję, bo aspekty wojskowe przemawiają za tym, aby z Lisiczańska się wycofać oraz wycofać się z południowej części Siewierodoniecka, co oczywiście będzie utrudnione z uwagi na to, że przeprawy mostowe są już dawno zniszczone, zawalone. Ukraińcy, aby wycofać się z Siewierodoniecka, musieliby korzystać z przepraw przygotowanych ad hoc na te. Są po prostu realizowane w postaci przepraw przy użyciu malutkich łodzi, także trudno sobie wyobrazić skuteczne wycofanie całego garnizonu za pośrednictwem maleńkich łodzi, co powoduje, jak już do czego zmierzałem, będziemy mieli trudną decyzję wojskowo-polityczną. Wojskowa mówi o tym, aby się wycofać, to jest racjonalne, porzucić obie miejscowości oraz ich bezpośredni rejon, w zamian za to uzyskać, ucalić życie żołnierzy oraz części sprzętu i wykorzystać tych żołnierzy na innych frontach. Decyzja polityczna już będzie dużo trudniejsza, bo mamy oddanie Lisiczańska, więc ostatniego większego miasta w obwodzie ługańskim, pozostającego pod kontrolą ukraińską na rzecz wojsk rosyjskich, niemalże bez walki, co z pewnością Rosjanie w swojej propagandzie by wykorzystali, że zdobywają duże, znaczne miasto bez walk z armią ukraińską. Oczywiście mielibyśmy tutaj już rosyjską propagandę, która wykorzystałaby to zwycięstwo, twierdząc, że ukraińska armia jest już pobita i nawet nie broni Lisiczańska. Także tu będziemy mieli trudną decyzję wojskowo-polityczną. Zobaczymy, co zdecyduje Kijów.
Jak sytuacja na południu, w szczególności niedaleko Chersonia? Czy tam się coś zmieniło? To jest też bardzo skomplikowany temat. Strona ukraińska od dobrych kilku tygodni w sposób nieoficjalny, nieoficjalnymi kanałami deklaruje, że trwa tam szeroko zakrojona ukraińska kontrofensywa. Oficjalnie mowa jest o lokalnych uderzeniach na różnych odcinkach frontu południowo-zachodniego, a więc w okolicach Chersonia, Mikołajowa, Krzywego Rogu. Z całą pewnością mieliśmy skuteczną próbę przekroczenia rzeki Ingulec w okolicach Dawidowego Brodu. Tam Ukraińcy przekroczyli tą rzekę, uzyskali przyczółek, zajmując cztery miejscowości, ale dalej już zostali zatrzymani. W każdym razie, jeżeli chodzi o taki aspekt realny, o to, jak możemy wskazać, czy możemy wskazać na mapie jakieś sukcesy ukraińskie, to jest bardzo trudne do wskazania. Strona ukraińska tłumaczy to tym, że wywiad ukraiński i armia ukraińska prowadzą działania w taki sposób, aby nie informować opinii publicznej o swoich działaniach w rejonie Chersonia i mają tam mieć miejsce, jakieś spektakularne, znaczne sukcesy terytorialne, tylko po prostu o tym się nie informuje, ale moim zdaniem jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz. W obecnych konfliktach trudno jest sobie wyobrazić całkowite zablokowanie rozprzestrzeniania się informacji ze strony choćby żołnierzy. Strona rosyjska deklaruje odpieranie większości z tych uderzeń. Trudno tak naprawdę wskazać jakąkolwiek miejscowość, którą Ukraińcy by, znaczną miejscowość, którą Ukraińcy by odzyskali. Nieoficjalnie mówi się o wyzwoleniu przez wojska ukraińskie Kesyliwki. Rosjanie temu zaprzeczają. Ukraińcy nie przedstawili żadnego zdjęcia dowodu na zajęcie tejże miejscowości. Także moim zdaniem scenariusz prawdopodobny jest taki, że mamy tam bardzo ograniczone działania ofensywne ukraińskie, których celem jest związanie pewnej części wojsk rosyjskich i zmuszenie Rosjan do przerzucenia jakiejś części swoich wojsk w rejon Chersonia, aby zabezpieczyć ten front. No i tym samym te jednostki nie mogą walczyć w Donbasie. No i z drugiej strony ten aspekt, z jednej strony wewnętrzny, aby pokazać, że my też walczymy, prowadzimy działania ofensywne, nawet jeżeli nie przynoszą one spodziewanych i realnych sukcesów. I z trzeciej strony też ten wymiar zewnętrzny, pokazania zachodnim partnerom, że ten sprzęt, który dostarczają armii ukraińskiej, jest wykorzystywany również w działaniach ofensywnych. Mimo tego, że prawdopodobnie Ukraińcy nie osiągają tam sukcesów terytorialnych, to z całą pewnością zadają Rosjanom jakieś straty. Jak duże, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Moim zdaniem tutaj jest duża rola ukraińskiej propagandy i nie przeceniałbym tych sukcesów ukraińskich. Moim zdaniem one nie są tak znaczne, jak ta ukraińska propaganda w sposób nieoficjalny, częściowo oficjalny wskazuje, jeżeli chodzi o front południowo-zachodni. Także raczej bardzo ograniczone działanie ofensywne strony ukraińskiej niż szeroko zakrojona ofensywa, której realnym swoim wymiarze mogłaby uzyskać wyzwolenie Chersonia. Moim zdaniem to jest absolutnie niemożliwe w tym momencie. To jeszcze pozostaje nam kierunek północny. Rosjanie mieli nasilić ataki na Charków. W jakim zakresie? Czy to też jest duże zagrożenie dla chyba odbitego już miasta już jakiś czas temu? Ten front północny, północno-wschodni, a więc w rejonie Charkowa, jest całkowicie ustabilizowany i tam raczej nic się nie zmieni w wymiarze terytorialnym. To jest zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy traktują front charkowski jako front o trzeciorzędnym wręcz znaczeniu. Tam działają bardzo ograniczone siły rosyjskie i ukraińskie. Ukraińcy zdołali wyprzeć wojska rosyjskie spod samego Charkowa, zabezpieczyć tym samym miasto, odrzucić wojska rosyjskie na odległość kilkudziesięciu kilometrów od Charkowa, co doprowadziło do tego, że te nękające ostrzały terrorystyczne z wykorzystaniem artylerii lufowej, artylerii rakietowej, ostrzały obszarów cywilnych w Charkowie się zakończyły. No i to był wyraźny cel armii ukraińskiej, pełen sukces w tym wymiarze. Nie udało się wojsk rosyjskich w pełni wyprzeć z obwodu charkowskiego, z obszarów na północ od Charkowa, ale tutaj Rosjanie nie mogli sobie na to pozwolić, bo gdyby rzeczywiście Ukraińcy podeszli pod granicę rosyjsko-ukraińską właśnie na północ od Charkowa, to z wykorzystaniem własnej artylerii, głównie tej nowoczesnej oraz tej dostarczanej przez państwa zachodnie, ale również tej artylerii, którą Ukraińcy dysponowali już przed wojną, mogliby Ukraińcy ostrzeliwać okolice Białgorodu, a więc tego rosyjskiego miasta leżącego w pobliżu granicy, które stanowi ważny hub komunikacyjny, hub zaopatrzeniowy, logistyczny. Przez to miasto przechodzą rosyjscy żołnierze, tam mamy składy zaopatrzenia, składy paliwa, więc Rosjanie nie mogli sobie pozwolić na dopuszczenie do ostrzału tego miasta, także trzymają obszar na północ od Charkowa bezpośrednio przy granicy. Taki pas bezpieczeństwa, nazwijmy go, Rosjanie cały czas utrzymują.
Ukraińcy nie są w stanie stamtąd wojsk rosyjskich wyprzeć i w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy takie lokalne starcia rosyjsko-ukraińskie. Jednego dnia Ukraińcy zdobywali dwie miejscowości, kolejnego dnia Rosjanie je odzyskiwali i tak dzień za dniem sytuacja była dosyć płynna, kolejne miejscowości przechodziły z rąk do rąk, ale generalnie sytuacja na froncie jest ustabilizowana, a te ostatnie działania ze strony rosyjskiej to są przede wszystkim uderzenia artyleryjskie na bezpośrednie okolice Charkowa. W ten sposób Rosjanie chcą utrudnić działania armii ukraińskiej, ostrzeliwując bliskie zaplecze frontu, ale mało prawdopodobny scenariusz jest, aby w tym momencie Rosjanie byli gotowi, mieli możliwości oraz zdecydowali się przede wszystkim na przeprowadzenie działań ofensywnych w obwodzie charkowskim na północ od stolicy obwodu. Podobnie Ukraińcy nie mają sił i środków, aby w pełni wyprzeć wojska rosyjskie z tego obszaru. A to na zakończenie bardzo pesymistyczny obraz, jeżeli chodzi o twoją dzisiejszą relację z tego, co się dzieje na froncie. Nie wiem, czy pesymistyczną. Pod Charkowem mamy sytuację ustabilizowaną. Tam rzeczywiście Ukraińcy wyparli Rosjan, miasto jest zabezpieczone, więc Rosjanie nie mogą podejść od Charków, tym bardziej go zdobyć. Miasto jest w pełni bezpieczne i nie wydaje mi się, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy Rosjanie byli w stanie podejść ponownie pod to miasto, a tym bardziej je zdobyć. Jeżeli chodzi o front chersoński, to raczej Ukraińcy nie będą w stanie tego miasta wyzwolić. Zresztą oficjalnie o tym Ukraińcy mówią, deklarując jakiej liczby wsparcia w postaci sprzętu zachodniego potrzebowaliby, aby przeprowadzić szeroką ofensywę na Chersoń. Jeżeli chodzi o front donbaski, to tam rzeczywiście na linii, na łuku siewierodonieckim sytuacja się sypie dla armii ukraińskiej, no ale to nie oznacza nadal katastrofy. Wraz z zajęciem Siewierodonieckiem rozpocznie się bitwa o Bachmut, bitwa o Siewierск, dalej będziemy mieli ciężkie starcie o Słowiańsk i Kramatorsk. Dla mnie takim wyznacznikiem tego, że moglibyśmy mówić o klęsce o armii ukraińskiej lub bardziej może o tym, że Ukraińcy rozpoczyna się klęska wojsk ukraińskich, że Ukraińcy rozpoczynają przegrywanie tej wojny, byłby upadek właśnie Słowiańska i Kramatorska, a w tym momencie jeszcze nic tego nie zapowiada, ale z całą pewnością w kolejnych miesiącach będziemy mieli właśnie bitwy o te dwa kluczowe miasta Donbasu wraz z tym, jak Rosjanie by je ewentualnie zdobyli, co oczywiście dzisiaj nie jest całkowicie wykluczone, ale nie mamy też pewności, że Rosjanie byliby w stanie rozpocząć działania ofensywne w tym rejonie z uwagi na ponoszone straty, no ale ich upadek oznaczałby zajęcie Donbasu i oznaczałby początek sytuacji, którą moglibyśmy uznawać za fakt, że Ukraińcy przegrywają wojnę z Federacją Rosyjską. Na ten moment cały czas mamy sytuację patową, Rosjanie zdobywają teren, ale prawdopodobnie kosztem dość wysokich strat, ale pamiętajmy również o tym, że ich Ukraińcy ponoszą bardzo wysokie straty z uwagi na rosyjską przewagę artyleryjską. To nie powinno nam umykać w ogólnej ocenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Michał Nowak, portal Nowy Ład w dzisiejszym podsumowaniu. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia.